Dzień dobry. Słuchajcie, kłania się kanał Balszoi. Dzisiaj będę mówił z głowy. Dzisiaj będę mówił z głowy, wybaczcie. Prawdopodobnie jestem trochę zachrypnięty. Sytuacja wygląda w następujący sposób. W dniu dzisiejszym o godzinie 17:34 dostałem wiadomość, że na moim kanale nie mogę dalej zarabiać. Nie mogę dalej zarabiać. I dostałem tą wiadomość akurat w momencie, kiedy po raz pierwszy od dłuższego czasu zarobki zaczęły być w miarę przyzwoite i wszystko wskazywało na to, że miesiąc uda zamknąć się na sporym plusie, na sporym przychodzie. Natomiast w ostatnich dniach wyrzuciłem z kanału kilku trolików, no i jeden z tych trolików napisał mi, cytuję: cenzura jak w Rosji Sowieckiej, Balszoj Bolszewik, nie do zobaczenia, zrobię ci reklamę. No i mu odpisałem, że nie jest to cenzura, tylko wypraszanie ludzi, którzy po prostu nie umieją się zachować i piszą na przykład komentarze nie na temat. No co do Balszoj Bolszewik, mu napisałem, że bardzo głęboka myśl, nie do zobaczenia, no to fenomenalnie, mam nadzieję, że jest słowny. No i ja, co do zrobienia mi reklamy, no to się po prostu zaśmiałem. Na chwilę obecną wygląda to tak, że przez najbliższych 14 dni za swoją ciężką pracę przy kanale nie będę miał ani złotówki, a za to, co odzyskam, a jeśli odzyskam możliwość zarabiania, no to i tak nie będę miał zwrotu za ten okres, kiedy było to wyłączone, bo to, że to było wyłączone, no to YouTube to nie interesuje. Natomiast, szanowni państwo, powiem krótko, nie lubię wyciągać ręki po pieniądze do ludzi, nie lubię prosić o pomoc, nie lubię prosić o wsparcie. Natomiast niestety zostałem odcięty od możliwości dokończenia kilku istotnych projektów dla mnie, które chciałem zrealizować. No i niestety jest to działanie celowe. Jest to działanie, które ma doprowadzić do usunięcia tego kanału, który bardzo wielu ludziom się nie podoba. Dlatego też zmuszony jestem w tym właśnie momencie zapowiedzieć, że będę szukał innych możliwości finansowania działalności kanału dalej, ponieważ no, nie chcę z tego rezygnować. Stało się to częścią dosyć istotną mojego życia. Na razie mamy możliwość, macie państwo możliwość wspierania działalności kanału poprzez serwis Buy Coffee. No i przyznam się szczerze, że będę prosił o wsparcie za pośrednictwem serwisu Buy Coffee tu. Dlatego też muszę się zastanowić, jak to będzie wyglądało w ciągu najbliższych dni. Natomiast to jest kolejna taka sytuacja, która się propos kanału dzieje. Nie jest to pierwszy atak w kanał, nie jest to pierwsze uderzenie w kanał, nie jest to pierwsza próba pozbycia się tego kanału. Myślę, że doskonale wszyscy wiecie dlaczego. Między innymi dlatego, że nie powtarzam tutaj pewnych informacji, przedstawiam tutaj własny punkt widzenia, który później okazuje się bardzo często punktem prawdziwym i punktem zgodnym z tym, jak naprawdę to wszystko się toczy. No i to z jednej strony spowodowało, że dzisiaj na kanale jest prawie 18 tysięcy subskrybentów. Z drugiej strony spowodowało to, że są ludzie, którzy chcą się tego kanału pozbyć. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, no to na razie zachęcam państwa na Buy Coffee tu. Natomiast jeśli chodzi o dalsze losy, to będę musiał to sobie w najbliższym czasie poważnie przemyśleć, no bo niestety też nie mogę prowadzić działalności całkowicie charytatywnej i tutaj oskarżenia, które YouTube zaczyna kierować w moją stronę, no są po prostu śmieszne. No jeżeli będzie to tak dalej wyglądało, i że co roku będzie jakaś tutaj dziwna sytuacja a propos kanału, no to po prostu prędzej czy później straci to wszystko sens. Tym bardziej, że teraz mam marzec już prawie na pewno, będę w marcu pod kreską i to ostro.
No, niestety też będę musiał pewne rzeczy zrobić. No i to jest po prostu to, co się tutaj dzieje, trochę poniżej krytyki. Także tak wygląda sytuacja. Krótkie wyjaśnienie. Nie wiem, być może w najbliższym czasie powstanie Patronite kanału. Nie lubię tego robić, nie chcę tego robić, no ale niestety YouTube mi taki prezent zrobił i musimy jakoś zjeść tą żabę. Być może filmy będą rzadziej, być może się sprawa wyjaśni. Na razie YouTube poinformował mnie, że ma 14 dni na rozpatrzenie mojego odwołania. No zobaczymy, no. Powiem szczerze, że naprawdę chciałbym tym wszystkim trolikom, które walczą z tym kanałem, no powiedzieć, że naprawdę, no podziwiam wasz nędzny zapał. Myślę, że kanał ponownie powróci. Kanał wróci. Chciałbym nawet wam to powiedzieć i wam to obiecać, że wróci kanał silniejszym niż był do tej pory i myślę, że będzie to dla was pewna nauczka, że Balszoja można obrazić, ale Balszoja nie można pokonać. Słuchajcie, wszystkim ludziom dobrej woli, których jest bardzo wielu propos tego kanału, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim ludziom, którzy mogą w tym szczególnie trudnym dla mnie czasie wesprzeć mnie, stawiając mi kawę nawet za 5 zł, nawet za tam najniższą kwotę, jaka jest możliwa. Bardzo serdecznie już teraz dziękuję. Jesteście wspaniałymi widzami, jesteście wspaniałymi ludźmi i wam serdecznie za to wszystko dziękuję. Pozdrawiam i nie bójcie się. Będzie kanał Balszoj. A jeżeli nie będzie kanału Balszoj, to znajdziemy inny sposób, żeby się łączyć, żeby się spotykać. Dzięki. Jesteście wielcy. Cześć.